17 listopada, Janikowo, ostatni test mecz. W dniu dzisiejszym tym razem będziemy się wspólnie przyglądać zawodnikom z roczników 03-05, a więc ta najmłodsza grupa. Maciej Szczeszniewski, witam serdecznie po raz kolejny. No i składy: Zieloni, Baczewski, w bramce dalej Borski, Dimitriadis, Kocięski, Gajda, dalej Gojrzewski, Hulisz, Wojciechowski, Glac, Lubczyński, to blok pomocy i z przodu wysunięty Rolnik. Na ławce zostaje na dalszą część tego spotkania Gołębiewski i Czerwoni. W bramce Rutkowski, dalej Głocki, Szczutkowski, Nowak, Jurkowski, Łętowski, Filipowicz, Sobociński, Wojciechowski, Wojtaszczyk i Marciniak z przodu. Na ławce zostaje Baczewski. No i miejmy nadzieję, że goli będzie co najmniej tyle samo, co w poprzednich dwóch meczach, bo naprawdę trzeba przyznać, że prawdziwa fiesta strzelecka dzisiaj w Janikowie. Rozpoczynamy to spotkanie, sędzia gwiżdże po raz pierwszy. No i zobaczymy, jak to wszystko w tych pierwszych czterech minutach. No tutaj przede wszystkim ważne jest, aby nie popełnić jakiegoś takiego błędu, który zostanie w głowie. Przede wszystkim trzeba być bardzo skoncentrowanym. Czerwoni, niezłe zagranie przed pole karne, pierwszy strzał, ale pewnie łapie bramkarz, uderzał grający z numerem 10 na czerwonej koszulce Wojciechowski. Ładne kierunkowe przyjęcie, to na pewno mogło się podobać, na to mogli zwrócić uwagę za linii bocznej. Spójrzmy, akcja gdzieś tam rozprowadzona do narożnika. Będzie okazja, aby dośrodkować. Tam jest olbrzymia kotłowanina. Uderzał, wydaje mi się, że zawodnik z numerem 47, a więc Lubczyński. Piłka odbita, dopadł do niej właśnie Lubczyński, no ale przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Walki, zaangażowania w środkowej strefie boiska. Teraz przejęta piłka przez Czerwonych. Będzie chyba okazja. Sobociński zostawia piłkę partnerowi. Wojtaszczyk uderzył, ale dobra, pewna interwencja Baczewskiego, który broni w pierwszej tercji dostępu do bramki drużyny zielonej. Zagwarantowany posiłek, też pomiar zawartości tkanek w organizmie, testy skoczności i tak dalej, także na pewno nikt tutaj nie nudzi się czekając na spotkanie. Zobaczmy, 18 minuta, no i w końcu jest pierwszy gol w tym meczu, a zdobywcą tego pięknego trafienia 53 numera, więc Wojciechowski, a tutaj czekał na podanie, został w drugie tempo. I ostatecznie właśnie w to drugie tempo piłkę otrzymał i tutaj podobnie jak w jednym z poprzednich meczów popatrzył Wojciechowski, może oglądał to spotkanie i wziął przykład ze starszego kolegi. Teraz odrabiać straty Czerwoni, oni rzucili się do ataku, do właśnie odrabiania strat. Teraz świetna szybkość tam na prawej stronie, spójrzmy, jest okazja, czy to będzie gol? Nie ma bramki, jak to nie wpadło, to chyba Hulisz tutaj popisał się takim kapitalnym przyspieszeniem. Zobaczmy jeszcze raz, minął bramkarza, zachował zimną krew, ale nie trafił po prostu w bramkę. Warto wejść sobie na stronę internetową Football Trials i też na profil na Facebooku. Teraz uderzenie, no miał szczęście broniący bramki drużyny czerwonej, Rutkowski bowiem tutaj no lekko zlekceważył ten strzał, a być może miał tak dobrze rozpracowaną parabolę, no ale tutaj też bardzo fajny ten obiekt kameralny, ale całkiem atrakcyjny Unii Janikowo. Teraz świetna okazja, kolejna dla drużyny zielonej, był tam grający z numerem 47 Lubczyński, którego szuka piłka w tym spotkaniu. Tutaj świetna interwencja Głockiego. On uprzedził w tej sytuacji stuprocentowej rywala. No i zapobiegł utracie gola. Tutaj jeszcze to uderzenie niecelne. Znak firmowy projektu Football Trials. Tutaj nie ma kopania do przodu, ale to ostatecznie kończy się nie najlepiej w tej sytuacji. No wykazał się teraz bramkarz Czerwonych, jeszcze poprawka, próbował numer 36, a więc Rolnik, który tak naprawdę
do tej pory nie miał jakichś dobrych sytuacji, no ale kolejny raz dobrze broni Rutkowski, popisuje się w tym meczu, trzeba przyznać. Mamy jeszcze ponad pół godziny, jeżeli doliczy coś sędzia, jeżeli nie doliczy, to nieco mniej niż pół godziny grania. Zobaczmy, teraz kapitalnie to granie, no i świetnie to zrobił grający z 47 numerem Lubczyński, ale to dogranie Hulisza naprawdę zrobiło świetną robotę. No też podoba mi się ten zawodnik w tym spotkaniu. Podniósł głowę, widział doskonale, gdzie gra. To nie było takie wstrzelenie przypadkowe piłki w pole karne. No i bezradny broniący bramki Baczewski, ale też pokazuje się póki co wyróżnić. No to myślę, że z pewnością Lubczyńskiego, ale też właśnie tego zawodnika, który jest przy piłce. Znów Lubczyński, no i proszę bardzo, powtórka tej sytuacji sprzed kilku minut, bowiem Hulisz dogrywa do Lubczyńskiego, a Lubczyński zdobywa kolejnego gola. No na pewno już trafił gdzieś tam do notesu któregoś z obserwatorów tego spotkania Lubczyński. No ale też siła fizyczna Hulisza, to może się podobać. 65. minuta meczu. Dominują nad swoimi rywalami. Mają jeszcze 15 minut, czerwoni. Myślę, że tutaj powinni się postarać o jakieś trafienie. Znów piłka trafiła do Hulisza. Bardzo wysoki zawodnik. Tutaj absolutnie nieobstawiony, odpuszczone krycie. Głocki tutaj w ogóle nie wiedział, że za jego plecami znajduje się przeciwnik. Dwa pierwsze mecze dość wyrównane. Oto to spotkanie już zdecydowanie pod dyktando zielonych. Znów Hulisz, kapitalnie ten zawodnik się spisuje w tym meczu. Znów piłka trafiła do gracza z numerem 45. Wycofanie, jest okazja, broni bramka z czerwonych. To była naprawdę kapitalna okazja. Tutaj ależ to zrobił Hulisz. Ograł jak chciał Głockiego. Tutaj Głocki nie najlepiej zagrał. Piłka ostatecznie wróciła do Hulisza. Ten znów jak przy jednej z bramek wycofał do partnera. No i to uderzenie grającego z numerem 38. Kolejne test mecze w kolejnych miastach. Na pewno warto się spróbować. Teraz uderzenie Hulisza z większej odległości. Starał się zaskoczyć golkipera czerwonych takim uderzeniem po koźle. Teraz może uda się zdobyć chociaż bramkę honorową. Wojciechowski, 20 metr od bramki. Wojciechowski, uderzenie. No i bardzo pewnie spisuje się w bramce Gołębiewski. Tutaj nie rzucał się na notę zbyt wielu przerw w grze. No i myślę, że zaraz zakończy nam to spotkanie arbiter. Czy jeszcze pozwoli wyprowadzić tutaj ten atak? Uderzenie jednego z zawodników zielonych. No i ostatni gwizdek sędziego. 3-0 zieloni w ostatnim test meczu pokonują czerwonych. 18 minuta, Wojciechowski i dwa gole Lubczyńskiego. Ten zawodnik na pewno się wyróżnił, a oprócz niego także Hulisz zdecydowanie. Ci dwaj zawodnicy nadawali ton wydarzeniom boiskowym. Dziękuję Państwu serdecznie za cały dzisiejszy dzień, za wszystkie te mecze. Maciej Szcześniewski, do usłyszenia przy kolejnych spotkaniach w ramach projektu Football Trial.